W przypadku, gdy nie możecie Państwo nawiązać połączenia z adapterem, istnieje możliwość zresetowania tego urządzenia. Żeby to wykonać, należy wcisnąć przycisk Reset i przytrzymać przez 10 sekund. Jeżeli Państwo to zrobicie, przyciśnięcie tego przycisku spowoduje również wgranie nowego oprogramowania do tego adaptera. W przypadku, jeżeli nie zadziała ta forma resetu, bardzo prosimy o wciśnięcie dwóch przycisków naraz, WPS i Check, i przytrzymanie ich powyżej 10 sekund. Ten reset spowoduje przywrócenie urządzenia do nastaw fabrycznych.